Niewiele osób robi w ten sposób kaczkę, także myślę, że nie znasz tego przepisu. Smakuje cudownie. Zaczynamy od tego, że kaczkę rozmrażamy w soi, w sosie sojowym. Sos sojowy do mięs przelewamy do naczynia, w którym będziemy trzymać kaczkę. I teraz ten sos sojowy przelewam, wkładam kaczkę, tak żeby ją rozmrażać w tym. I do pełna dolewam teraz wody. Dolewam tyle wody, żeby kaczka była cała przykryta. I tak odstawiam na 24 godziny, żeby się całkowicie rozmroziła w tej soi. Mamy ciąg dalszy, minęło 24 godziny, tak około. Kaczka cały czas, cały ten czas była w soi. Teraz wyjmuję z tej soi. Przypominam, że się rozmrażała w soi. Przepis ten, który dzisiaj Państwu pokazuję, dostałem od swojej szwagierki. Ona się zajada takimi kaczkami w Kanadzie. Pozdrawiam Cię, Mirka. Tutaj kufer odcinam. Odcinam, kaczkę przekładam. Trochę nacieram majerankiem. Żadnych innych przypraw tu już się nie daje. Tylko nacieramy majerankiem. Żadnej soli, żadnego pieprzu, nic. Przed zanurzeniem w ten sos sojowy ja tą kaczkę wyczyściłem, zamroziłem. O. I teraz tylko majeranek i do środka jeszcze dam jabłka. Cały sekret tej kaczki polega na tym, żeby ona odmrażała się w tym wywarze. W sosie sojowym. Sojowym, tak. Musi być zamrożona, to jest ważne. Przed włożeniem do tej mikstury. Prawda, szefie? Tak jest. Skoro się w Kanadzie tak zajadają i zachwalają, to postanowiłem podzielić się tym przepisem z Państwem. No i sam jestem ciekawy, jak ona smakuje, bo przyznaję, robię pierwszy raz z tego. W międzyczasie piekarnik już nagrzałem do 200 stopni i teraz na kilogram mięsa jedną godzinę pieczemy. Także jak ja mam 2,5 kilogramową kaczkę, to 2,5 godziny musi być w piekarniku. Tu zepnę trochę wykałaczką. Chcemy podarować Ci prezent. Darmowy e-book w formie listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Pomoże Ci on stworzyć smaczne i pełnowartościowe posiłki, które z pewnością zachwycą całą Twoją rodzinę. Znajdziesz w nim 14 obiadów. Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book i rozpocznij kulinarne przygody. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu. Moja kaczuszka już jest gotowa. Zobaczcie, wygląda naprawdę przepięknie. Chrupiąca skórka, nie będę tutaj nic psuł jej. O, widać, że jest ładnie, odchodzi ładnie, tak. Goście będą zadowoleni, mam nadzieję. No ja też mam taką nadzieję. Także z mojej strony dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie, za wszystkie lajki. Dajcie znać w komentarzu, czy spróbowaliście z tego przepisu, bo ja tą kaczuszkę najpierw, powtarzam jeszcze raz, namoczyłem, rozmrażałem ją w sosie sojowym 24 godziny. Po 24 godzinach wyjąłem, natarłem majerankiem, wrzuciłem do środka jabłka i piekłem 2,5 godziny w piekarniku. Ostatnie pół godziny bez przykrycia. Także to jest to dzieło. Smakuje cudownie. Cześć!